Dzień dobry, witam Państwa. W poniedziałek 30 maja ze studia telewizji Imperium w Gliwicach w dzisiejszym wydaniu wiadomości rozpoczyna się remont wiaduktu na DK88. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu wandala, a na koniec Szymon Hołownia w Gliwicach. Dawid Rymisz, zapraszam na serwis. Od jutra rozpoczyna się długo zapowiadany remont wiaduktu w ciągu ulicy Toszeckiej nad drogą krajową nr 88. Wykonujące pracę przedsiębiorstwo remontów ulic i mostów zapowiada utrudnienia w komunikacji aleją Jana Nowaka Jeziorańskiego, na której należy spodziewać się zwężenia jezdni do dwóch pasów. Dopiero w połowie czerwca przewiduje się utrudnienia w ruchu na samej ulicy Toszeckiej. W ramach przeprowadzonego remontu obiekt zostanie nie tylko poddany bieżącej konserwacji, ale również podniesiony o kilkanaście centymetrów. Pojawią się na nim również nowe bariery ochronne. Mięsożerne rośliny brzmi jak tytuł horroru klasy B, nic jednak bardziej mylnego. To temat najnowszej wystawy, która już we wtorek zostanie udostępniona dla zwiedzających miejską palmiarnię. Na wystawie obejrzymy m.in. rosiczki, kapturnice i dzbaneczniki oraz różne sposoby wabienia i łapania ofiar. Mięsożerny tydzień potrwa w palmiarni do 5 czerwca, a zakończy go kiermasz roślin owadożernych, które są nie tylko pięknym, ale też bardzo praktycznym dodatkiem do mieszkania. Gliwicka policja po raz kolejny zwróciła się do mieszkańców z prośbą o rozpoznanie podejrzanego. Na opublikowanych w internecie filmach z dwóch kamer monitoringu widzimy zamaskowanego młodego człowieka, który tworzy napis na ścianie bramy przy ulicy Chorzowskiej 14. Profesjonalnie przygotowany sprawca w ciągu kilkudziesięciu sekund narobił szkód na około 5000 zł. Nie ma tu mowy o przypadku, ale o działaniu z pełną premedytacją. Policja ma nadzieję, że ktoś rozpozna go po charakterystycznym zachowaniu lub elementach ubioru. Postępowanie prowadzi starszy sierżant Krzysztof Kwartnik. Na zaproszenie parafii świętego Bartłomieja w Gliwicach nasze miasto odwiedził znany publicysta katolicki Szymon Hołownia. Prowadzony przez niego wykład pod tytułem Jak robić dobrze przyciągnął blisko kilkaset osób. Autor książek takich jak Kościół dla średnio zaawansowanych czy Tabletki z krzyżykiem dzielił się z zebranymi swoimi refleksjami na temat kondycji duchowej polskich katolików i opowiadał o swojej działalności filantropijnej na rzecz ubogich dzieci w Afryce. Po spotkaniu wierni mogli zdobyć autograf dziennikarza, który chętnie podpisywał swoje książki. O to, jak robić dobrze, zapytał Hołownię nasz redakcyjny kolega Michał Czaplicki, a całość tej pasjonującej rozmowy zobaczą Państwo w kolejnym wydaniu programu Witamy w Gliwicach. To już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Kolejna garść informacji jutro o stałej porze. Zachęcam do zaglądania na stronę tvimperium.pl oraz obserwowania nas w mediach społecznościowych. Po serwisie zapraszam na prognozę pogody. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.